Jezus, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Chryste, który okazałeś swoją miłość, oddając życie za przyjaciół, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i opuściwszy nam grzech, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie. Okaż nam swoje miłosierdzie, odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia i udziel nam również tego, o co nie otwieramy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie dni wieku. Amen. Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Gorliwy i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi. Oto Słowo Boże. Thank you.
świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Prosimy Cię, Panie, daj odwagę młodym, których obdarzyłeś powołaniem kapłańskim, zakonnym lub misyjnym, aby dzięki Twej pomocy bez wahania przyjęli ten cenny dar. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Panie, za naszą ojczyznę, aby dla dobra całego narodu rozwijała się w pokoju i bezpieczeństwie, wolna od wrogów zewnętrznych i wewnętrznych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Panie, za wszystkich sprawujących jakąkolwiek władzę na tym świecie oraz za wszystkich zaangażowanych w sprawy społeczne, aby dążyli do sprawiedliwego podziału dóbr materialnych oraz pamiętali, że służą przede wszystkim dobru drugiego człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Panie, abyś obdarzył wieczną radością i pokojem naszych zmarłych. Przyjmij do swego królestwa tych, którzy cierpią w czyśćcu i bądź im miłosiernym Zbawicielem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Panie, za nas zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy umocnieni w wierze, nadziei i miłości wiernie wypełniali nasze życiowe powołanie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W dniu 60. urodzin też módlmy się za naszego księdza proboszcza, aby Pan mu pomnażał jego siły, dawał mu zdrowie, dawał mu dary Ducha Świętego potrzebne do prowadzenia, pasterzowania w naszej parafii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przyjmij, Panie, wszystkie nasze modlitwy i wysłuchaj, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Roman 266. Jezusa ukrytego mam sakrament cieszyć, wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć. Przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy, dopełni w nas dzieła odkupienia i uświęcenia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne,
abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni. Jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, Chełmę niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwały. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem Pawłem II, świętą siostrą Faustyną, błogosławionym księdzem Jerzym i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam się. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Boży, który kładzie grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale to jest tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Strona 301. Zbliżam się Twoją rzecz i miłości swej. Wielbię Twój majestat skryty w kostki tej. Tobie dziś ofierzę, serce daję swe. O, utwierdzaj wierzę, Jezu, dzieci Twe. Mylą się o Boże, Tobie wzrok i smak. To się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że postaci chleba utaliłeś się, usta swe na krzyżu skryłeś wobec nas. Tu ukryte z bóstwem człowieczeństwo wraz. Lecz nas, spraw bym na swe
będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała, tak Jemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała, tak Jemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby udział w tym sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzką złego ducha. Bądź naszą obroną, oby go Bóg obronić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Ojcu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na skutek dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Jeszcze modlitwa za ojczyznę. Świętego Andrzeja Boboli. Święty Andrzeju, patronie trudnych czasów, Ty krzewiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen. Bóg zapracuj wspólną modlitwę. Teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Strona 390. Weź swą opiekę nasz pośród święty, Pano Najświętsza, niepokalana, niechaj miłością każdy przejęty.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.